Trochę jest takiej, myślę, schizofrenii dzisiaj w tym słowie. Przynajmniej dla mnie, jak z nim na początku usiadłem. No bo najpierw jest taka bardzo radosna informacja, że trzeba pocieszyć lud. To mówi Izajasz. Potem reszta tekstów jest o tym, że się trzeba nawracać. Ja tak mówię, no też mi pocieszenie, że trzeba powiedzieć ludziom, że się mają nawracać. No ale potem zobaczyłem, że tak. Po grecku nawrócenie to jest metanoia. Kiedyś pamiętam, usłyszałem takie tłumaczenie tego terminu, że ta metanoia oznacza przede wszystkim zmianę myślenia. Zmianę sposobu patrzenia na rzeczywistość. Tak, i to może być pocieszające. Tak, może od tego się zacznie jakieś pocieszenie w moim życiu, jak zacznę inaczej patrzeć na pewne sprawy. Bo może tak jest, że patrzę na siebie, na swoją przyszłość i w tym w ogóle nie ma nadziei. Może tak być, że patrzę na swoje życie i już za bardzo na nic nie czekam. Pocieszająca wiadomość. Mogę się nawrócić. Mogę zmienić mój sposób patrzenia na siebie, na swoje życie, na przyszłość. Dobra wiadomość na dzisiaj. Pora się nawrócić.